Witam wszystkich. Komu z nas nie zdarzyło się, z nas nagrywających przy użyciu statywu, nie zdarzyło się taka sytuacja, żeby telefon, kamera nie wylądowała na ziemi. W przypadku wiatru z różnych stron, czy też naszej nieuwagi, trącnięcia gdzieś o nogę i wiadomo, kamera ląduje na ziemi. Dlatego sobie myślałem, że dobrze by było, żeby ten statyw nieco ustabilizować na takie przygody. I umyślałem sobie zrobić po prostu stabilizator. Co nam będzie potrzebne? Ja sobie umyślałem w ten sposób, że zamiast rurki jakiejś PCV-ki grubo ściennej, ponieważ taka będzie potrzebna, zminimalizować koszty, zaopatrzyłem się w takie mufy do rur zgrzewanych. Dlaczego akurat to? Ponieważ ona jest dość grubo ścienna, mało tego, jej rozmiar po przecięciu na pół akurat stworzy nam takie pierścienie, które bardzo dobrze się do tego nadadzą. Ta akurat mufa to jest Fi32, wystarczyłaby w zasadzie mniejsza, czyli 25, ale ścianki są znacznie węższe. Po co te ścianki? Do tych ścianek będziemy wkręcać wkrętki o coś takiego, czyli będą one takie. Czubki tych wkrętek trzeba będzie spiłować, żeby nie kaleczyły naszego statywu. Trzeba ją będzie tę mufkę przeciąć na pół. Wymierzyć tak, żeby w miarę to symetrycznie wyszło, czyli na 3 punkty. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Będzie nam potrzebny kawałek linki. Linka. Akurat trójka, bo taką myślę, że w zupełności wystarczy. Uchwyty do mocowania do gruntu, podestu czy też jakiegoś innego podłoża, gdzie się da to wkręcić bądź wbić. Zamiast tego mogą być śledzie do namiotu czy do parasola. Co jeszcze będzie nam potrzebne? Taka blaszka, właściwie to trzy takie blaszki. Ja te blaszki akurat mam z magnesów od mebli. One są do dostania w kompletach. Owszem, te otworki trzeba będzie sobie przewiercić na większą średnicę niż one są w oryginale. Po co ta blaszka? Ta blaszka, tak jak w sznurkach do namiotu, będzie nam służyć do regulacji sznurków, czy też linki, nazwał jak chciał. Żeby sobie długość tej linki ustalić dowolnie, w zależności od warunków, gdzie i jak to mamy. Następna sprawa to jest to, żeby sobie naszpanować tę linkę. Tym samym stabilizację uzyskać. I to w zasadzie byłoby wszystko, co potrzebne. Koszt wykonania takiego stabilizatora myślę, że nie więcej niż 10 zł. Taka mówka kosztuje w granicach 2 zł. Z tego mamy dwa stabilizatory po przecięciu na pół. Same wkrętki, no ja akurat kupowałem w komplecie, nie na sztuki. No to koszt 3,70 czy 80 zł. Jeśli chodzi o te śruby, one kosztowały gdzieś około 2 zł za sztukę. Linka za metr 70 groszy. Trzeba będzie nam 4,5 metra, bo tak myślę, że około 1,5 metra trzeba na jedną linkę liczyć. Także koszty są naprawdę niewielkie. Tylko wykonać, a myślę, że warto ze względu na to, że koszt naprawy bądź kupna nowej kamery czy telefonu no jest niespółmierny. Po przecięciu, nawierceniu, mniej więcej tak to ma wyglądać.
To jest taki pierścionek. Dobrze jest te wkrętki wkręcić na kleju. Natomiast co do kleju, no musicie sami poszukać, bo tych klei jest naprawdę dużo. Z tym, że dobrze jest, jeżeli znajdziecie klej, który klei tą tuleję razem z metalem. To nie jest takie proste. Ja akurat to, ta mówka jest wykonana z polipropylenu. Trudno jest znaleźć klej do polipropylenu razem z, żeby kleił też stal. Także, że no, trzeba trochę poszukać. No i to by było główny element całego stabilizatora. Natomiast co do reszty, za chwileczkę pokażę. Niech tylko mi klej zwiąże. Będziemy działać dalej. Pokażę, jak to zamontować i jak to ma wyglądać po zamontowaniu, żeby ta stabilizacja była pełna. Przy okazji takiego stabilizatora można tak samo to zabezpieczyć na przykład na łodzi czy pontony. Jedną linkę do dzioba, łodzi czy pontonu, dwie pozostałe do burt. Tym samym mamy pewność, że nasz statyw razem z kamerą czy telefonem na górze nie wyląduje w wodzie, co myślę, że szczególnie na wodzie ma duże znaczenie, żeby nie bawić się w nurka i nie szukać gdzieś pod dnie tego, co zostało z naszego sprzętu. Mam już przygotowany cały ten pierścień stabilizujący razem ze sznurkami, czyli linką. Teraz pokażę, jak go zamontować na statyw. Sprawa jest o tyle prosta, że wystarczy zdemontować tą głowicę. W tym celu trzeba odkręcić śrubkę, wykręcić ją całkiem, tylko uwaga na nakrętkę, bo lubi wylatać. Trzeba ją całkiem zdjąć. Głowica do góry. Trochę podnieść do góry. Założyć pierścień. I założyć głowicę. Mamy już pierścień założony, tu można sobie opuścić ewentualnie. I mamy sznury. Teraz was troszeczkę postaram się przy linki. I teraz tak, tymi śrubami. Śruby sobie wbijamy w ziemię. Gdziekolwiek. I szpanujemy. Jeżeli będzie za długi, można podciągnąć, zawiązać sobie guzek niżej i mamy dalej naszpanowane. I tak z kolejnymi sznurkami dookoła. Za długi. Zawiążemy sobie guzeczek. Podciągniemy. Jest. I kolejny. Można go dalej wbić. Nic nie stoi na przeszkodzie. W ten sposób myślę, że statyw nie jest w stanie się wywrócić, żebyśmy nie wiem nawet co chcieli zrobić, to z każdej strony on będzie stabilny. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda z dalsza. Mniej więcej tak. Tak samo można zamontować na skarpie czy na brzegu. Wybrać sobie miejsca mocowania dowolnie i takie stabilizacja wydaje mi się dość skuteczna, przynajmniej na tyle skuteczna, że wiatr ani nasze trącnięcie czy
zawadzenie nawet sztycą od podbieraka nie będzie miało znaczenia. Taki mój pomysł. Oczywiście wszyscy marfiszowcy mają zgodę na kopiowanie tego patentu na własny użytek i myślę, że w ten sposób uratujemy nie jedną kamerę czy nie jeden telefon. To by było na tyle. Dziękuję bardzo.